Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłosy polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując wsparcie nie agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. Pierwsze dni września w ciężko bombardowanej stolicy są dla jej prezydenta wielką podwójną próbą. Jako obywatela i jako działacza politycznego. Starzyński, obywatel, staje na posterunku. Wzywa ludność Warszawy do intensywnego kopania rowów przeciwlotniczych. Udaje się na miejsce pierwszych bombardowań. Organizuje brygady robocze dla wsparcia OPL przy wydobywaniu osób zasypanych. Poleca przygotowanie punktów etapowych dla uchodźców. Powołuje Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej. 5 września premier Sławoj Składkowski zarządza ewakuację władz miejskich. Starzyński odmawia. Komisarz rządu Włodzimierz Jaroszewicz domaga się wykonania tego polecenia. Starzyński oświadcza mu. Powiedz Wołodia swemu premierowi, że jeśli nie troszczył się o los mój i los miasta w chwili, gdy je opuszczał, niech teraz troska o to mnie pozostawi. Powiedz mu też, że ja dezerterem nie będę. Jedno jest zadanie w dniach 6 i 7 września. Opanowanie paniki i chaosu wywołanego ewakuacją rządu. Opanowanie psychozy ucieczki. W mieście opuszczonym przez niemal całą policję Starzyński powołuje do życia Straż Obywatelską. Komendantem głównym mianuje znanego działacza gospodarczego Janusza Regulskiego. Starzyński i Regulski apelują do jej członków. Należy przeciwdziałać nieuzasadnionej panice ewakuacyjnej, uspokajać ludność i brać ją w opiekę. Wszyscy obywatele muszą być opanowani jak żołnierze. Działać trzeba spokojnie i rozumnie, tłumiąc w zarodku panikę. Wzywam wszystkich obywateli, by stanęli z powrotem na swoich posterunkach. Warszawa będzie broniona! Komisarz cywilny powołuje ochotnicze bataliony obrony Warszawy. Kontynuuje swe historyczne przemówienia radiowe, w ostatnim mówi. Znowu Niemcy wystrzelili na Warszawę dziesiątki tysięcy pocisków. Zrzucili tysiące bomb burzących i zapalających. Setki domów w ruinie. Płoną kościoły i zabytkowe pałace. Giną bezcenne dzieła sztuki. Stokroć gorsze straty ponosimy w ludziach. Giną kobiety i dzieci. Giną uczeni, lekarze i artyści. Szpitale zapełnione rannymi. Nie nadążamy grzebać naszych poległych na cmentarzach. Cmentarze są wszędzie. W ogrodach, na dziedzińcach ulicznych, na każdym skrawku ziemi wyrastają nowe krzyże. Brak nam trumien. Poległych i zmarłych krzebiemy wprost w ziemi. A ile bezimiennych, zbiorowych grobów przybywa codziennie pod gruzami domów zwalonych bombami. Brak nam lekarstw i środków opatrunkowych. Brak w wielu miejscach wody, światła i gazu. A jednak bronimy się. Nie traci ducha żołnierz na barykadach, nie tracą ducha mieszkańcy. Bez przerwy, bez odpoczynku pracują dzień i noc robotnicy wodociągów, elektrowni, gazowni i telefonów, uruchamiając i reperując zniszczone przewody. Osamotniona stolica Polski, Warszawa, daje bohaterski odpór wszelkim atakom wroga na lądzie i w powietrzu. Ale wy, co robicie wy, nasi sprzymierzeńcy, którzy przyrzekaliście nam pomoc, którzy przyrzekaliście stać przy nas w doli i niedoli? Już po raz drugi zapytuję, co robicie, żeby wypełnić zobowiązanie? Zapytują zabici i umierający. Zapytują o to kobiety i dzieci umęczonej Polski, umęczonej Warszawy. Czekam na waszą odpowiedź. Czekamy na wasze czyny. A wy, zbrodniarze spod znaku splugawionego krzyża, pamiętajcie, że jest sprawiedliwość dziejowa, która zapłaci za naszą mękę, za nasze łzy, za naszą krew, za nasze krzywdy. Pamiętajcie.